Witajcie na kanale Rolnik Info. Zapraszam Was dzisiaj do omówienia tematu, który wciąż wywołuje wiele kontrowersji – majątku premiera Mateusza Morawieckiego. Ciekawi Was, ile milionów znajduje się na jego koncie? Odpowiedź może Was zaskoczyć. W najnowszym uaktualnieniu oświadczenia majątkowego premiera Mateusza Morawieckiego, opublikowanym na stronach Sejmu z końcem jego kadencji, odnotowano kilka istotnych zmian w porównaniu do wcześniejszego oświadczenia z 2022 roku. Najbardziej widoczną różnicą jest zwiększenie oszczędności premiera, co świadczy o wzroście jego kapitału. Ponadto wzrosła wartość obligacji. Ile tak naprawdę na koncie ma Mateusz Morawiecki? Z oświadczenia majątkowego premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że na dzień 31 sierpnia 2023 roku posiadał 69 500 zł środków pieniężnych w polskiej walucie. To znaczący wzrost w porównaniu z końcem 2022 roku, kiedy to jego oszczędności wynosiły 15 700 zł, co oznacza wzrost oszczędności o 53 800. Premier posiada również obligacje skarbowe o łącznej wartości 4 470 280 zł, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z wartością 4 403 140 zł sprzed 8 miesięcy. Co do dochodów, z oświadczenia wynika, że od stycznia do sierpnia 2023 roku premier Mateusz Morawiecki otrzymał 190 tysięcy złotych z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowo w tym samym okresie otrzymał prawie 31 tysięcy złotych diety parlamentarnej. Co do nieruchomości, szef rządu Mateusz Morawiecki posiada dom o powierzchni około 150 metrów kwadratowych o szacunkowej wartości 1 900 000 zł, umiejscowiony na działce o powierzchni około 0,5 hektara z dodatkowymi budynkami gospodarczymi i letniskowymi domkami. Dodatkowo premier jest właścicielem mieszkania o powierzchni 72 metry kwadratowe o wartości około 1 miliona złotych. W jego posiadaniu jest także inny dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych, którego ogólna wartość wraz z działką i budynkami wynosi około 3,5 miliona złotych. Premier jest właścicielem połowy segmentu szeregowego o powierzchni około 180 metrów kwadratowych, którego wartość szacowana jest na około 600 tysięcy złotych. Ponadto posiada działkę rolną o powierzchni 2 hektarów o wartości około 200 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o mienie ruchome, w oświadczeniu znajdują się również informacje dotyczące mebli i wyposażenia o łącznej wartości około 355 tysięcy złotych oraz technicznego sprzętu o wartości około 30 tysięcy złotych. Co ciekawe, o ile w oświadczeniu za zeszły rok premier wykazał, że przekazywał sporo darowizn na łączną sumę około 380 tysięcy złotych, tak w najnowszym dokumencie nie ma o nich ani słowa. 20 grudnia 2013 roku Mateusz i Iwona Morawieccy zawarli umowę o rozdziale swojego majątku. Od tamtej pory premier nie jest zobowiązany do ujawniania w swoich oświadczeniach majątkowych nieruchomości, które są własnością jego żony. Niemniej jednak, według oszacowań Onetu, w ostatnich latach małżeństwo przekazało sobie nieruchomości o łącznej wartości prawie 120 milionów złotych. Portal przedstawił również, jakie nieruchomości przeszły na własność żony premiera w wyniku podziału majątku. Dochód Iwony Morawieckiej z samej tylko sprzedaży kilku z tych nieruchomości przekroczył w ciągu ostatnich 3 lat 21 milionów złotych. Ciekawi jesteśmy, co myślicie o majątku premiera Mateusza Morawieckiego? Wasze opinie i komentarze są dla nas bardzo ważne, więc nie zapomnijcie zostawić ich poniżej. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi treściami, nie zapomnijcie także o subskrypcji. Dzięki temu nie przegapicie żadnego z naszych odcinków.